Szacuneczek, wita się z Wami Bednar. Pomyślałem, że okres zimowy to bardzo dobry czas na taką malutką pogadankę. Nadszedł nowy rok 2020. Wielu nowych motovlogerów chce zacząć, a ja postaram się odpowiedzieć na pytanie, czy w 2020 roku w ogóle warto zacząć się bawić w motovlogi, rozpocząć swoją przygodę z nagrywaniem materiałów, wrzucaniem ich na YouTube, bycia twórcą. Otóż jak doskonale wiemy, jeśli ktoś w Polsce wymyślił jakiś nowy content, jakąś nową formułę, to pewnie już dawno jest to na amerykańskim YouTubie, bo też często jest mówione, że polski YouTube to ksero, ksera z ksera i tak często niestety jest. Tak naprawdę cała przygoda w Polsce trwa, rozpoczęła się w 2014 roku, może 2015. Natomiast już wtedy dosyć prężnie działali tacy twórcy w USA jak Jake the Garden Snake, Chase on Two Wheels i można śmiało powiedzieć, że to właśnie z USA przyszły motovlogi. W Polsce pierwszymi, z tego co ja pamiętam, bo też zacząłem oglądać, byli to, no jakby nie patrzeć, Dexterek i Koda. Koda cały czas działa na YouTubie, ze skutkiem jakim działa, nie mi to oceniać. Natomiast Dexterek no już nie nagrywa, a szkoda, bo bardzo go lubiłem słuchać i tego co ma do powiedzenia. Prosta sprawa, kiedyś było zdecydowanie łatwiej, ale to się tyczy tak naprawdę wszystkiego. Bo jeśli czegoś nie ma, a ktoś zaczyna to robić, to jest zdecydowanie łatwiej, prościej i tak naprawdę co by nie wypluł, co by nie wrzucił na YouTube, jest to coś innowacyjnego. Dlatego no nie ukrywajmy, ci co postawili na motovlogi w tamtym okresie, kupili kamerki, ogarnęli audio i dźwięk, mieli zdecydowanie łatwiej, prościej i tak naprawdę co by nie wrzucili, no było to oglądane. To chyba nie trzeba być jakimś wielkim spectechnikiem, żeby to zauważyć. Więc tak jak mówię, było zdecydowanie prościej aniżeli teraz. Pierwsze motovlogi to były tak naprawdę z jedną kamerką GoPro, ewentualnie dwa jakieś tam punkty widzenia kamerki, gdzie była ona przepinana z jednego miejsca w drugie. I standardowo były, jak ja to nazywam, były o wszystkim i o niczym. Luźne takie pogadanki, przedstawienie się, dlaczego to robię, jaki motocykl. I to były całkowite tak naprawdę początki. Natomiast cała edycja filmu ograniczała się do włączenia przycisku REC i do drugiego włączenia przycisku REC, które kończyło nagranie. Potem to tylko zmontować, nawet jakoś specjalnie nie trzeba było tego ciąć. Następnie były to odcinki tematyczne, nadal jedna kamerka, która na początku w ogóle była umiejscowiona w kasku z boku. Przyjęło się, że najsensowniej ją umieścić tutaj centralnie, wtedy tak jakby oglądający jest najbliżej tego, co widzi biker. I to tak działało przez dosyć długi czas. Potem oczywiście były też takie paplaniny tematyczne, brane było na warsztat jakieś stwierdzenie, teza i potem to było rozwijane podczas jazdy. No wtedy to była niesamowicie innowacyjna rzecz, że mogłeś oglądać jak ktoś jeździ i jeszcze mówi, więc to było coś innego niż po prostu zlepek filmów z jazdy, bo jeszcze trzeba było troszeczkę się pochylić nad audio tak naprawdę. Kolejnym można powiedzieć etapem były recenzje sprzętu, w ramach gdy motovlogerzy zaczęli się rozwijać, wyświetlenia rosły, coraz chętniej polscy dealerzy dawali maszyny do przetestowania.
I oczywiście podczas jazdy też następowała gadanina na temat tego sprzętu, co on potrafi, co może. Oczywiście nie było jakichś spektakularnych ujęć, po prostu kamerka na szczęce i jedziemy. To też po prostu było to coś nowego. Czy teraz to się ogląda? No niektórzy bardzo mocno zostali w tym kontencie. Jednak nie wiem, recenzje sprzętu dla zwykłego odbiorcy w Polsce, no nie czarujmy się, nie każdy może sobie pozwolić na zakup nowego motocykla. Jest to dosyć duży wydatek. Na polskich drogach królują maszyny od 6, 10 do 20 tysięcy złotych, tak średnio rzecz ujmując. Więc nie wiem, czy jeśli miałbym komuś polecić teraz startowanie z tym wszystkim, to czy byłaby to akurat ta droga. Co jest modne dzisiaj? Różne wszelakie moto przygody, często montowane w dość humorystyczny sposób. Najlepiej, żeby było śmiesznie. W ogóle wszystko, co jest lekkie i śmieszne na YouTube, mam wrażenie, że dużo lepiej skacze do góry. Motomandaty, to jest zrozumiałe, nie? Gdzie jest policja lub jakieś dymy, to zawsze to się oglądało dobrze i to się będzie dobrze oglądać i gdzieś tam zawsze wywinduje ten filmik wyżej i to jest chyba całkiem zrozumiała kwestia. Jaki jest problem dzisiejszych czasów? Jedna kamerka GoPro to już zdecydowanie za mało. Myślę, że jeśli ktoś chciałby zacząć w tym roku, mówi się, że tak naprawdę liczy się charyzma i jakość od razu nie musi być jakaś nie wiadomo jak do góry wywindowana. Otóż uważam, że jeśli ktoś chce zacząć, to niech zacznie z należytym sprzętem, żeby to się dobrze oglądało i audio. Według mnie inaczej nie widzę powodzenia tego przedsięwzięcia. Widzicie, ja sam mam kamerkę tutaj na szczęce, mimo że to jest nadal GoPro 4, już troszeczkę wysłużona. GoPro Session na lusterku, który kameruje mnie, kask, przód, mnie en face. Plus jeszcze do tego dobrze było dołożyć, dorzucić jakieś przebitki z jakiegoś aparatu, telefonu, cokolwiek, pod muzyczkę i dopiero połączenie tych kilku kwestii, kreatywności. Zdecydowanie dzisiaj kreatywność jest dużo ważniejsza, bo nie wystarczy już włączyć kamerki i wyłączyć, bo myślę, że już chyba widz w tych czasach jest dużo bardziej wymagający i sam punkt widoku kamery ze szczęki i jazda przez 15 minut trwania odcinka na nikim nie robią już wrażenia. Więc tak naprawdę, żeby zmontować jeden odcinek całkiem fajnie, trzeba się napracować dużo bardziej. Natomiast sama jazda to już nie tylko jazda, tylko trzeba mieć w głowie jakieś kadry, fajne ujęcia, kiedy co skamerować, kiedy co dodać, jak to potem pomontować. Więc Jest dużo roboty, a też nie każdy chce jeździć z takim człowiekiem, który ciągle zmienia baterię i zatrzymuje się i coś tam kurde kameruje, nie, tak naprawdę. Więc same motovlogi na rok 2020 to już zdecydowanie za mało. Zresztą problemem, który występował od początku, mimo wszystko, że na samym początku były to rzeczy świeże, to tak naprawdę dość wąski content, bo wiadomo, motocyklistów z roku na rok przybywa, jest ich coraz więcej, jednak nadal nie są to tak chętnie oglądane treści, jak na przykład motoryzacja, samochody, chociaż tam też jest ciężko, wydaje mi się, więc musimy się zmierzyć, również nowy twórca musi się zmierzyć z problemem dość wąskiego grona odbiorców. Zdecydowanie więcej musi pomyśleć nad nowymi formami, bo kanał, który zawiera same motovlogi, to zdecydowanie za mało. Ja sam często myślę nad nową formą, nowymi formami oprócz motovlogów. Nie wiem, wymyśliłem ten Overwatch Offert z Allegro, potem co za tym idzie wymyśliłem Motolupę. Dobrze, nie wiem, jakieś może ankiety uliczne, jakieś kupię akcje, nie wiem, kupić coś, zniszczyć, zepsuć. No niestety
może i takie odcinki legitymują się dość mało ambitną treścią. Więc jeśli ktoś chciałby zacząć swoją przygodę, jeśli traktuje to for fun, nie ma problemu, jeśli sprawia mu to radość, nie ma problemu. Lubi montować te filmy, potem wymieniać się opiniami w komentarzach lub czytać gównoburze, to jak najbardziej spoko. Jednak jeśli na kanale mają być same motovlogi, to uważam, że zdecydowanie za mało. Też nie chcę nikogo pouczać lub prawić morały, jak ma prowadzić kanał. Niektórzy, mam wrażenie, zostali gdzieś tam w tyle i nie ogarniają, że to już nie jest tak, że wystarczy włączyć, wyłączyć i to pomontować, pociąć i to wszystko, ale to nie o tym odcinek. Ostatnio też widzicie bardzo fajnie Motosapiens, może oglądacie, wpadli na pomysł Motomorfos. Zobaczcie sobie, zajrzyjcie, bardzo fajnie nagrane. Myślę, że jest to też coś bardzo świeżego, na co warto zwrócić uwagę i się pochylić nad tym troszkę dłużej. I jeszcze jedna kwestia, agresywne promowanie materiału, to może nie do końca działa, ale warto próbować. Niestety spam na grupach, wysyłanie wszystkiego na serwisy do redakcji, które też działają w branży motocyklowej, jest niestety nieodłącznym elementem, przynajmniej do czasu, aż wyświetlenia zaczną się robić same. Niestety na to też musimy być przygotowani i uczuleni troszeczkę i musimy mieć dużo cierpliwości. Więc z każdym rokiem, jeśli czegoś jest więcej, jest coraz ciężej. Coraz ciężej też zainteresować widza. Niektórzy też zaczynają, bo myślą, że będą z tego nie wiadomo jakie kokosy. Nie, nie będą. Ale jeśli mamy się w tym spełniać, to jak najbardziej jestem za, bo frajdy przynosi to niesamowicie dużo. Nie wiem, ja chyba pierwszy film wypuściłem w 2016 roku. Jakoś tak po 5 latach, powiedzmy, mam niecałe 16 tysięcy subskrypcji. Może to też wynika z tego, że robotę mam inną, natomiast często w lato nie mam czasu nawet usiąść do tych odcinków i skleić. Wrzucajcie materiałów dużo, bo systematyczność też jest mega ważna. Czy ja, bogatszy w tą wiedzę, zacząłbym w tym roku nagrywać motovlogi? Na pewno bym musiał spróbować. Zawsze, jeśli się nie spodoba, niekoniecznie trzeba dalej się w to bawić. Na pewno jest ciężko, nie jest łatwo. Czasem mam wrażenie, że karty już są troszeczkę rozdane w tej materii. Jeśli macie jakieś pytania, to piszcie, bardzo chętnie odpowiem, jak zacząć, jak robić, co robić. Odsyłam też na Instagrama, bednar_moto. Ruszmy, bo tam są fajne rzeczy, fajne relacje. Myślę, że warto. Tak, dzisiaj troszeczkę spokojniej, aczkolwiek myślę, że fajnie było ten temat poruszyć. Dziękuję, widzimy się. Na razie, cześć!